wolniej. Solid, ja przepraszam, nie wyczyniłem. Ale tego, no tak gdzieś, wyszło. Próbowałam jeszcze nie wiem, tam wydał, bo nie Kłebek 8, Jadwiga, Cezary, Barbara, łamane Paweł. Stefan Kłebek 8, Józef, Cezary, Barbara przez Paweł. Flora, fauna 0476 oraz gmina Pionki, Roda, Roman, Adam 08. Zapraszam. Paweł 7, Maria, Adam, Zygmunt. Cześć Mariusz, dzień dobry, 5-9. Witajcie Mariuszku, Piotra Dziodeczka, mojego dnia 44 i wszystkiego dobrego. Cześć Mariusz, dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, do spotkania. Tu Stefan Kłebek 8, Jadwiga, Cezary, Barbara, łamane Paweł, Flora, Fauna 0476. Barbara, łamane Paweł, Flora, Fauna 0476. SP3, Natalia, Natalia, Irena, 5-9. Dziękuję. Maria, Adam, Zygmunt. SP8, Ewa, Barbara, 5-9. Tam wojsko, witamy, zaraz Lublin. Dzięki. SP7, żadnej Grażyny. Dziękuję, 4-4. Dzięki Krzysiu, 4-4 i do usłyszenia.
Otóż ta rzeka, która tak niewinnie tutaj wygląda, nazywa się rzeką Zagorzdzonką. Ona najczęściej, kiedy padają obfite deszcze, rozlewa się tutaj na tych łąkach. W tych latach, czy kiedy to może, w tej chwili śniegu jako takiego właściwie nie ma. Teren bagienny jest bardzo przydatny dla takich zwierząt, które się nazywają łosie, a łosie teraz właśnie mają okres godowy, a niektóre już są po tym okresie godowym. Przypomnę, że łosie to jest takie stworzenie, które zjada do 10-15 kg dziennie zielonej masy. Dosyć spore szkody powoduje w uprawach m.in. sosnowych. A tutaj na tym bagnie wyciąga taką... Teraz stary wybiło, ale od tej drogi, z której wjechaliśmy. Jak ta przyrodnicza na cięcie ośnikiem zdzierano korę aż do białości, potem nożykami lewymi i prawymi podstawiano kubeczek. I jeżeli do tego kubeczka w ciągu 3-4 dni spłynęła żywica, to znaczy, że drzewo je bardzo dobrze dawało żywicę. I tutaj jest najintensywniejsze źródło z tej strony. Niestety nie jest... No właśnie mówi o tym. Trochę wilgoty. A rybka różanka potrzebuje małże. I małże również... W Niemczech wpłynęła do rzeki w czasie tak zwanej cofki i przez... To było kiedyś. Jest tam.